na pewno warto wspierać tego typu inicjatywy, bo to nie tylko te ponad 800 metrów kwadratowych biur, ale przede wszystkim ważne miejsce dla gminy, dla powiatu i dla całego regionu. Nadleśnictwo Chotyłów to, można by powiedzieć, serce gospodarki leśnej, serce ochrony przyrody właśnie tutaj na tych terenach, więc to będzie miejsce jeszcze lepszego, jeszcze bardziej efektywnego zarządzania lasami, tą ważną częścią naszej i narodowej gospodarki, ale przecież ważną częścią gospodarki tutaj w regionie, żeby jednocześnie ten skarb, bo lasy są naszym narodowym skarbem, zachować dla przyszłych pokoleń, a jednocześnie, żeby zachować ich dostępność dla mieszkańców, żebyśmy mogli właśnie z nich korzystać. Myślę, że to też będzie, mam taką nadzieję, ważne miejsce edukacji ekologicznej. Lasy Państwowe to największa polska organizacja ekologiczna, która też pokazuje, czym jest prawdziwa miłość, szacunek do przyrody. Możemy z niej korzystać, ale powinniśmy jednocześnie ją chronić i to szczególnie w tych czasach, kiedy to jest tak fałszywie rozumiane, jest szczególnie ważne. Tak przyrzuciłem szybko pamięcią, tak naprawdę chyba nie ma naleśnictwa tutaj na naszym terenie, nie wiem jak jest dalej w Polsce, które nie przeszłoby przeobrażenia. Nowe nadleśnictwo w Międzyrzecu Podlaskim, rozbudowa nadleśnictwa w Białej Podlaskiej, również nowe elementy infrastruktury w nadleśnictwach. Sporo tego się wydarzyło. Tak, bo rzeczywiście dbamy o lasy, dbamy o infrastrukturę, dbamy o to, żeby pracownicy Lasów Państwowych pracowali w dobrych, godnych warunkach. Te środki, które Lasy Państwowe wypracowują, one służą na rzecz lokalnych społeczności, bo chociażby z Funduszu Leśnego finansowane są drogi, które służą przecież nam wszystkim, ale także właśnie ta cała infrastruktura, to pokazuje, że jak się dobrze gospodarzy, można rzeczywiście zrobić bardzo wiele rzeczy, również tych o charakterze społecznym, jak wspieranie wielu lokalnych inicjatyw i tych patriotycznych, dbanie o miejsca pamięci narodowej, które przecież tak w tak dużej ilości są położone na terenie Lasów Państwowych, to wspieranie i ochotniczych straży pożarnych, i kół gospodyń wiejskich, i lokalnych stowarzyszeń, i budowa infrastruktury, bo oprócz otwierania dzisiaj nadleśnictwa też będzie wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku nadleśnictwa w Józefowie, można by powiedzieć w pewnym sensie w sercu Roztocza. Lasy roztoczańskie to bardzo ważny kompleks na terenie Lubelszczyzny, a Józefów jest bardzo ważnym miejscem i jako miasto, i jako nadleśnictwo, więc na pewno ważne jest to, żeby ten stary budynek mógł nieco odpocząć, a żeby powstał nowy, nowoczesny budynek, żeby to zarządzanie lasami rzeczywiście odpowiadało standardom XXI wieku. Współpraca z Nadleśnictwem Chotyłów układa się bardzo dobrze. W roku mamy wiele różnych wspólnych wydarzeń, zdarzeń, ale przede wszystkim ta komunikacja na linii gmina, nadleśnictwo układa się bardzo dobrze, kontakt jest bardzo dobry i uważam, że nie trzeba niczego poprawiać. Jeżeli chodzi o sam budynek, no cóż, trzeba by się było cofnąć kilka miesięcy wstecz, zanim ta budowa się rozpoczęła. No ten budynek, który istniał, ten, który został odnowiony, no nie napawał optymizmem. Uważam, że taka instytucja jak Lasy Państwowe powinny być godnie reprezentowane i siedziba, ze względu choćby na to, że wielu mieszkańców ją odwiedza, powinna wyglądać schludnie, czysto i ładnie. Było czysto, ale było niestety, no to już był budynek zabytkowy. W tej chwili mieścimy się w nowej siedzibie. Oprócz tego, że budynek był odnowiony, jest ten drugi nowy łącznik. I cóż, no to są już standardy, można powiedzieć, europejskie. Są standardy, które na pewno wiele instytucji może pozazdrościć, ale to też taki, myślę, że cel wyznaczony dla innych, którzy będą chcieli właśnie swoje siedziby czy budować, czy modernizować. Jesteśmy teraz w Nadleśnictwie Chotyłów przy nowo otwieranej dzisiaj
siedzibie nadleśnictwa. Stary budynek, który ma już 100 lat, przestał być funkcjonalny, no i dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji i innych nadleśnic z terenu lubelskiej dyrekcji, ponieważ jest on współfinansowany przez wszystkich, taka zrzutka była i przez rok budowaliśmy i dzisiaj jest ten dzień, kiedy będzie można obejrzeć, jak nam to poszło i zapraszam Państwa do nowego, w pełni funkcjonalnego, ekologicznego, czyli energooszczędnego budynku nadleśnictwa Chotyłów. Co powstało? Jaki to jest metraż? Co tu się będzie znajdowało? Powstały do starej części, która została gruntownie odnowiona od fundamentów aż po dach, dobudowaliśmy 600 metrów, czyli wszystkie te pomieszczenia, których nam brakowało. Brakowało nam sali nalad, brakowało nam właściwego miejsca na pult alarmowo-dyspozycyjny, brakowało nam też pokoi dla pracowników, gdyż siedzieli po 3-4 osoby w jednym, teraz będzie każdy siedział, komfort pracy się poprawił, warunki się poprawiły, ponieważ no już te wszystkie przyległości, które zawsze towarzyszą starym budynkom, czyli jakiś grzyb, nie grzyb, to wszystko zostało zlikwidowane. Mamy wygodny parking, także miejsce jest w pełni udostępnione i przystosowane nareszcie do pracy. Poprawione zostały wszystkie instalacje, wszystkie sieci, także to jest tak, teraz tak wygląda, jak powinno wyglądać. Czy być może powstała również jakaś typowo z prawdziwego zdarzenia sala edukacyjna, gdzie można będzie zapraszać młodych ludzi, całe klasy? Tak, mamy teraz taką salę narad, która jest przygotowana, ma wszystkie multimedialne elementy, które są potrzebne do właśnie takich lekcji, także będziemy zapraszać młodzież do nas i dzieci. Wspaniała chwila, otwieramy biuro, budynek nadleśnictwa, można powiedzieć, to jest budynek Skarbu Państwa, budynek Państwa Polskiego, budynek jednostki, która zarządza mieniem Skarbu Państwa i taki budynek z jednej strony musi być reprezentatywny, a zarazem skromny, żeby te wypełnił warunki godnej pracy, a z drugiej strony, żeby też pokazywał, że jako Lasy Państwowe jesteśmy jednostką taką, można powiedzieć, tutaj wśród społeczeństwa uznawaną, bo jak nas widzą, tak nas piszą. Ten budynek wypełnia wszystkie warunki.